Cześć, dzisiaj witamy Was bardzo serdecznie z Łodzi, z osiedla Redkinia, na którym mieszkałem wiele, wiele lat. I dzisiaj pokazałem Antosi, mojej córce, gdzie chodziłem do szkoły podstawowej. Odżyło mnóstwo wspomnień sprzed 30, sprzed 40 lat. Fajnie, bo tu przyszedłem do trzeciej klasy, od czwartej klasy chodziłem do klasy sportowej o profilu koszykarskim. Mieszkałem na osiedlu Redkini, taka typowa sypialnia łódzka. I tu zobaczcie, czy można było mieszkać na Redkini i być kibicem Widzewa. No można było. Można było być kibicem Widzewa mieszkając na Redkini. Nawet mój najlepszy kolega Piotrek Polak był kibicem Widzewa mieszkając na Redkini. Ale nie miał łatwego życia. Nie mógł za bardzo afiszować się ze swoją sympatią do drużyny Widzew. No bo tutaj na Redkini siłą rzeczy dominowali zdecydowanie kibice UKS. Jakie wspomnienia ze szkoły? No mnóstwo gry w piłkę nożną, mnóstwo gry w koszykówkę, bardzo dużo brojenia, raczej mało nauki. Tutaj graliśmy w hokeja. Były mroźne zimy, czasami szedłem do szkoły, było minus 20 o 7 rano. I tak się szło w takich czapkach, kominiarkach, że tylko oczy wystawały, nic więcej. I o 7 rano zaczynałem na przykład lekcją WF-u. Wychowanie fizyczne o 7 rano, minus 20. Pamiętam, przyszło nas chyba 6 wtedy do szkoły, ale ja twardo szedłem. Kiedyś to były zimy, naprawdę były potężne zimy. Bardzo się tu zmieniło, jest dużo bardziej gęsta zabudowa, więcej jest bloków. To była moja codzienna droga ze szkoły do domu. A po szkole? Czy ja po szkole odrabiałem lekcje? No raczej rzucałem plecak i szedłem natychmiast grać w piłkę. Z kolegami graliśmy w piłkę do wieczora. Potem szybka kolacja, do spania i rano do szkoły.